Cześć, nazywam się Maciej Dzik i to będzie film o playthrough. Chciałem podzielić ten film na trzy takie główne punkty. Pierwsza to, co ja w ogóle gadam, czemu ja mam coś na temat do powiedzenia, czyli bardziej moja podróż z playthrough, gdzie to się zaczęło, kiedy mi jakaś moja filozofia i przemyślenia na ten temat. Drugi punkt, taki bardziej techniczny już troszeczkę, czyli DIY, czy delegacja obowiązków, tak? Czy powinniśmy sami nagrywać, czy powinniśmy szukać ludzi, którzy nam w tym pomogą, zależnie od jakości, kosztów i tak dalej. I trzeci punkt to jest już zupełnie techniczny punkt, którym chciałbym powiedzieć coś o kamerach, jakich używam, mikrofonach i takich tam. Zobaczymy, co wyjdzie. Okej, okay, punkt pierwszy. Nazywam się Maciej Dzik. Kilka playthrough nagrałem w życiu. Pewnie takich solidnych, około 10-12. Mother of God. That is a monster. Może to nie jest dużo. Natomiast chciałbym powiedzieć, jak przez pryzmat tych 8 lat bodajże, kiedy nagrywam te filmiki, zmieniło się moje podejście, jak one ewoluowały, jak ewoluowała ich produkcja, jakie benefity właściwie z nagrywania i trudzenia się, jakie benefity dostałem. I kilka ogólnych przemyśleń na temat tego, jakbym to teraz powiedzmy zrobił, których błędów bym nie popełnił. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym coś dla siebie interesującego. Moje pierwsze playthrough to bodajże na tym kanale, na którym jestem obecnie, na YouTubie, to jest rok 2011. Zaraz wrzucę kawałeczek tego filmu. It was a bore. Jak widzicie, jest jaki jest, ma swoje lata. I teraz ten film był nagrany zupełnie DIY, tak? Zebraliśmy się z kumplem, on też był bębniarzem. Nie jesteśmy kumplami, więc nie wiem. Zebraliśmy kamery od naszych rodziców, mikrofony od naszych kolegów, komputery od naszych dziewczyn i wynajęliśmy salkę od naszych kolegów. Spotkaliśmy się, całą noc nagrywaliśmy te filmiki. Udało się coś fajnego osiągnąć, tak? To wtedy też był pierwszy filmik, gdzie miałem wcześniej jakieś przygody z nagrywaniem takich filmików perkusyjnych, natomiast to był po prostu dźwięk z kamery i to było nakładanie ścieżki na to z kamery, co było i to był właściwie koniec, więc nie nazwałbym tego jakąkolwiek produkcją. To był taki pierwszy filmik, gdzie coś było wsadzone w to myśli i czasu i oczekiwania co do efektu też były troszeczkę większe. Ja też ten filmik sam sobie, że tak powiem, montowałem z tych kilku kamer. Robiłem też dźwięk, w sensie miksowałem, edytowałem. I to była taka pierwsza zajawka i to był chyba tak naprawdę playthrough, z którego najbardziej byłem szczęśliwy. W takim sensie wtedy też nie zastanawiałem się, jaki to będzie miał efekt w social mediach, nie porównywałem się do nikogo, bo też nie bardzo było się do kogo porównywać w 2011 roku. Zwłaszcza w polskim internecie, w zagranicznym pewnie tego już było więcej. Natomiast wtedy te playthrough to nie była codzienność, jak to jest obecnie. I pamiętam, jakie to było fajne uczucie, tak? Mieć ten filmik, coś namacalnego po tylu godzinach siedzenia w salce codziennie. Wreszcie możemy coś pokazać przyjaciołom, rodzicom, kolegom perkusistom. I to było super, tak? I pomyślałem, kurczę, chciałbym chyba to robić. Potem zdążyłem zrobić tylko dwa filmiki właściwie w niedługim odstępie czasu. To był Gatrigovan Wonderful Slippery Things. Oraz Dillinger Escape Plan Setting Fire to a Sleeping Giant. We're
teraz po tym, po filmiku Gatry Ogowana długo nie musiałem czekać, już te filmiki już miały jakiś efekt, tak? Pamiętam, one zostały zauważone, zostały pokazane Jakubowi Żyteckiemu, który wtedy szukał bębniarza, gitarzyście Disperse i w ogóle też na gitarze, poza Disperse. I zostałem zaproszony do Disperse, wtedy wydającego drugą płytę. Mogę chyba powiedzieć, że to był bezpośredni wpływ tego filmiku, tego drum coveru Guthrie Ogowana, że dostałem tą, nie chcę powiedzieć robotę, bo nigdy mi nie zostało zapłacone, natomiast dostałem super miejsce w superbandzie i tak się to wszystko potoczyło, tak? Więc długo nie musiałem czekać. Potem pewnie była jakaś dłuższa przerwa. Nie mam przed sobą całej listy moich filmików. Na to chciałem zwrócić uwagę, że co to się potem wydarzyło w moim graniu, gdziekolwiek, to wszystko było troszeczkę i pewnie przez długi czas jeszcze będzie patrzone przez pryzmat Disperse. Super, jakby jestem szczęśliwy, że przez pryzmat Disperse, a nie, nie wiem, skandalu z znaną aktorką. Zawsze lepiej tak. I jakby to był bardzo, bardzo szybki efekt u mnie. I potem właściwie następne moje playthrough to jest, jak już byłem w Disperse, zostałem endorserem Maina i stwierdziłem, że chcę nagrać super playthrough, by odwdzięczyć się Mainlowi i wtedy jeszcze nie tamie, tylko Mainlowi, bo dostałem wszystkie blachy i byłem super szczęśliwy, chciałem nagrać super playthrough. I następny playthrough to już był ogromny skok w górę, tutaj chciałbym go pokazać. Także to był dosyć duży przeskok pewnie mojego skilla też, ale też skilla ekipy produkującej to ze mną. To już było wynajem ludzi. Jeśli wtedy pamiętam, jakie koszta były, to było około 1500-2000 zł za całość produkcji, tak? Czyli dwóch gości od wideo, oświetleniowiec, studio, mix, no i kolor robiłem z gościem, który kręcił film, tak. Ale to były już duże koszty, ale też chciałem zainwestować, bo stwierdziłem, że to jest ogromny punkt zwrotny w mojej karierze i chciałem to w jakiś sposób podkreślić i wyprodukować coś też na najwyższym poziomie, tak? Ale to był taki naprawdę, naprawdę duży skok. Następne playthrough to było playthrough do Disperse, Profane the Ground. Cover nie cover, bo właściwie to były jedyne, te bębny wcześniej nie były nagrane, więc to też właściwie nagrałem bębny do numeru Owaina, takiego producenta z Norwegii, którego znalazłem na Instagramie i którym się zafascynowałem. I z tego playthrough, który nagraliśmy, który ja nagrałem, bo spytałem go na Instagramie, mówię, stary, ten numer, który nagrałeś jest super. I on wtedy trwał minutę. Zaczęliśmy pisać o tym numerze, stwierdziliśmy, że okej, ja chciałbym nagrać playthrough do tego, czy będę w ogóle mógł. On powiedział, Boże, stary, doskonale. I zrobiliśmy z tego numer, który trwa 3 minuty z hakiem prawdopodobnie. I tak potoczyła się nasza współpraca, że w tym momencie wydajemy właśnie drugą płytę. Nagraliśmy płytę, ja byłem kilka razy u niego w Norwegii, on był u mnie w Polsce
i wszystko się zaczęło dziać, tak? Więc nie chciałbym mówić, że w moim życiu wszystko wydarzyło się przez filmiki, które nagrałem i to był zawsze jeden filmik i w ogóle cios, ale na pewno zawdzięczam temu wiele, tak? I to były dosyć szybkie efekty, na które długo nie musiałem czekać, bądź tak naprawdę czekałem, bo wrzucałem inne rzeczy, pracowałem nad innymi sprawami, natomiast to były może takie kroki milowe w mojej karierze. Moje ostatnie playthrough to były filmiki, tak już skacząc troszeczkę, Call of Cuckoo, czyli to jest zespoł, z którym grałem i nagrywałem też płytę. Ale to już nie mam jakichś konkretnych myśli przywiązanych do tych playthrough. One są najlepsze jakościowo prawdopodobnie. Są super i przy tym też pracowałem z moim zaprzyjaźnionym inżynierem dźwięku. Wideo realizowałem sam, ale to jakby o tym chciałem powiedzieć już w technikaliach. Natomiast co chciałem tutaj jakby kończąc ten punkt troszeczkę powiedzieć, że playthrough są super, że zachęcam do robienia ich, że u mnie to wszystko skoczyło dosyć szybko na wysoki level. Też zawsze patrzę na to tak, że jak będziemy nagrywać te filmiki, jak one będą brzmiały, jak będą wyglądały, to też to będzie troszkę mówiło o nas dużo więcej niż tak naprawdę nasze granie. Jeśli jesteśmy najlepszymi graczami na świecie, super, możemy wrócić cokolwiek z telefonu i na pewno ktoś to doceni. Natomiast jeśli gramy jedynie okej, okay, ja gram jedynie okej, okay, to czasami fajnie jest uatrakcyjnić to czymś takim, by pokazać to, że możemy być, że widzimy się w takiej produkcji, że dbamy o ten szczegół, że mamy ochotę w ogóle robić coś takiego, bo wielu osobom się po prostu nie chce i myślę, że to jest zauważalne i to każdy doceni i fajnie to robić. Także to taki filozoficzny punkt, może, który powinien być na koniec, pewnie na koniec jeszcze będzie. Mam nadzieję, że cokolwiek Was to zainspiruje, czy cokolwiek wam to powie. Okej, punkt drugi, czyli DIY, czy delegacja. Teraz to jest coś, z czym ja się mierzę, że tak powiem, przy każdym filmiku, jaki chcę nagrywać. Czy już jestem wystarczająco dobrym, nie wiem, producentem filmowym, potrafię miksować, edytować, samplować, edytować, robić kolor, cokolwiek, grać przede wszystkim, żeby wyprodukować film taki, jaki mi się marzy, czy taki, jaki widzę na YouTubie u Luka Hollanda, czy gdzieś. Czy jestem w stanie to zrobić samemu? Czy nie jest to za dużo pracy? I teraz, czy moja ambicja do wyprodukowania tego samemu nie powstrzyma z produkcji całego filmu, tak? Czy to nie będzie tak, że zawsze się mówi, że... Czy zawsze? Okej, Peter McKinnon mówi better done than perfect. Znam takich pewniarzy, którzy bardzo by chcieli produkować coś tak strasznie samemu i tak bardzo dobrze, że w końcu nie produkują nic, bo nie mają na to czasu, bo nie ma tyle sprzętu i tak dalej, więc myślę, że threshold jakości, jeśli chcemy przebić się przez wszystkich youtuberów w sieci, musi być naprawdę wysoki, dlatego warto się zastanowić, czy chcemy robić wszystko samemu, czy chcemy jednak znaleźć od tego jakąś ekipę. I teraz tak, z perspektywy czasu ja to widzę tak, że o ile każdy z nas może mieć na tyle dobrą kamerę, żeby mieć w miarę fajny obrazek, o tyle jeśli chodzi o audio, to tego sprzętu jest tak duża ilość, którą trzeba by mieć, by wykręcić naprawdę super jakościowo, dźwiękowo filmy, że chyba nie warto. Ja bym tutaj, ja do tej pory deleguję jakby to czy Grześkowi, czy komuś innemu, chociaż ostatnio chyba jedynie z Grześkiem współpracuję w tej materii, że jednak wolę tą część odpowiedzialności za dany filmik, kiedy już przygotowuje się tyle i chce jak najlepiej zagrać i pilnuje światła i tego, przynajmniej tą rolę nagrywania dźwięku dać komuś, by się tym zajął i bym mógł spokojniej sobie myśleć o graniu, a nie czy mikrofon mi styka, czy coś się tam nagrywa, czy nie wyskoczy mi jakiś komunikat, czy error, czy cokolwiek. Także nagrywanie dźwięku ja bym jednak delegował do kogoś. Jeśli chodzi o obrazek, można zrobić samemu jakąkolwiek kamerą, nawet iPhone'em. Tak naprawdę można zrobić super film, zwłaszcza tymi nowymi. Cokolwiek, co nagrywa 1080p,
spokojnie wystarczy. Jeśli chodzi o edycję czy montaż, jesteśmy w stanie to zrobić samemu, bo to jest też robota w domu, tak? Mi bardziej chodzi o ten samą tą pracę tu i teraz, kiedy podczas nagrywania playthrough, czyli kiedy jesteśmy już za bębnami i chcemy grać, tak? To fajnie, byśmy mogli się skupić chociażby na tej jednej roli mniej, na roli dźwiękowca, mam tu na myśli. Punkt trzeci, czyli technikalia. Tutaj chciałbym powiedzieć o tym, czego ja używam, co mi się sprawdza. Patrząc od strony kamery, której używałem dotychczas, cały czas, to było GH4. Jest super, ale myślę, że jakakolwiek kamera, która nagrywa w jakości HD tak naprawdę, będzie spokojnie wystarczająca do super produkcji filmowych. Może nie Luke Holland, ale prawie. I to też było na tych moich ostatnich playthroughs z Call of Cthulhu. To będzie na przyszłych playthroughs z Owainem, także polecam. W chwili obecnej jest to koszt pewnie około 2-3 tysięcy. Nie jest to mało, ale myślę, że jest to do zrobienia. Jeśli chodzi o audio, to tak jak powiedziałem, w obecnej chwili deleguję to zawsze komuś. Z tego względu, że naprawdę przez kilka miesięcy starałem się zrozumieć miksy, jak to się robi, usłyszeć, natomiast nie jestem w stanie, w sensie naprawdę szkoda mi chyba życia na zdobycie tego skilla, bo to jest tak ogromna ilość wiedzy, sprzętu za tym idącego oczywiście też i doświadczenia, że i tak wiem, że niedługo będę pewnie głuchy od bębnu, więc i tak nie będę słyszał, czy dobrze to miksuję, czy nie, więc wolę to zostawić komuś. Przez jakiś czas robiłem swoje filmiki na Motu Pre 8, tak się bodajże ten interfejs nazywa. Dużo tych filmików było na Instagramie, właśnie na tym interfejsie i nie wiem, ja byłem zadowolony, tak? To jest interfejs warty 1400 zł, czy jakiekolwiek Focusrite'y, takie też w tym zakresie cenowym. Wiem, że dałem radę, mają 8 wejść, a właściwie to jest jedyne, co powinno nas interesować, bo trochę tych wejść potrzebujemy. Myślę, że 8 to jest ok, czy to jest wystarczająco, absolutnie. Jeśli chodzi o mikrofony, w chwili obecnej ja też ćwiczę pod mikrofonami, gdyż super mi się ćwiczy, dodając sobie nawet jakieś pogłosy, gdyż moja salka jest troszeczkę przetłumiona. W tym momencie na werblu mam Shure Beta 52A bodajże, nie wiem, czy dobrze mówię. Na overheadach Line Audio CM3 na stopie Audix D6 i to jest właściwie to, czym w obecnej chwili nagrywam i nagrywam swoje jakieś instagramowe rzeczy, plus tak ćwiczę cały czas, bo wierzę, że jednak jest większa troszeczkę precyzja nawet w graniu, kiedy na przykład, no jeśli chodzi głównie o stopę, tak? Jeśli słyszymy stopę naprawdę dobrze obok siebie, a nie gdzieś tam w dole i właściwie nie wiemy, gdzie jest ten punkt. Także to jest to, czego używam, jeśli chodzi o audio. Jeśli chodzi o jakieś software'owe sprawy, to do robienia, do montażu używam Premiera. Próbowałem używać Final Cut'a, ale nie potrafię zrozumieć tego programu do końca. Także używam Premiera, Premiere Pro CC. Do audio używam Logica. Zacząłem dawno temu i jest po prostu dla mnie najbardziej zrozumiały, pewnie tylko przez kwestię doświadczenia. Jeśli chodzi o robienie kolorów w Premierze, to głównie używam Red Giant, to się nazywa Magic Bullet Looks bodajże. Tam mam jakieś kilka gotowych looków. Ja też nie jestem wielkim kolorystą, więc używam jedynie presetów i od nich gdzieś tam kręcę. I to jest właściwie całość software, jakiego potrzebuję. Okej, to jest mój pierwszy taki gadany filmik. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś będzie miało sens. Także liczę na wyrozumiałość. Liczę na dalsze pytania. Jeśli macie jakieś pytania konkretnie do mnie, piszcie na priv a propos programów, mikrofonów, doświadczeń. Staram się nagrywać więcej takich materiałów, trochę może odnośnie też bębnienia, jeśli będzie taka potrzeba. Pozdrawiam wszystkich, liczę na jakieś łapki w górę czy coś. Yo.